Cześć, witam na moim kanale. Wiele się ostatnio mówi o cenach prądu, a zbliża się lato, więc warto sprawdzić, jaki będzie koszt używania domowego klimatyzatora. Pokażę, jakie parametry z etykiety wskazują na moc pobieraną i jak się ma to do rzeczywistości oraz ile to kosztuje. To kilkuletni, przenośny, domowy klimatyzator. Zobaczmy na etykietę. Mamy tu podaną moc, 2,05 kW, ale jest to moc chłodnicza, a nie pobierana z sieci. Łatwo się pomylić, a sprzedawcy też nie zawsze podają, że jest to moc chłodnicza. Jaka jest więc moc elektryczna? Czyli jaką moc pobiera klimatyzator z sieci, bo od tego przecież zależą nasze koszty. Na dole etykiety mamy zużycie energii na godzinę. 78 kWh na godzinę, czyli po prostu 780 W. Na drugiej etykiecie mamy potwierdzenie. Ponad 2 kW to moc chłodnicza, a moc elektryczna to 785 W. I właśnie ta moc nas interesuje z punktu widzenia kosztów, ponieważ za tą moc będziemy płacić. Sprawdźmy, jak się mają dane producenta do rzeczywistości. Mam tu prosty wattomierz, nie jest to może bardzo dokładny przyrząd, ale da nam ogólne pojęcie, ile energii zużywa taki klimatyzator w rzeczywistych warunkach. Miernik zresetowany, włączam klimatyzator, ustawiam 16 stopni, bo mniej się nie da, i najmniejszy nawiew. W pierwszej fazie rozruchowej mamy około 500 W. Zobaczymy, co będzie za chwilę. Teraz mamy około 580 W na słabszym nawiewie. Zwiększa moc nawiewu. W tym klimatyzatorze są tylko 2 stopnie i po chwili sprawdzę pobieraną moc. Z większym nawiewem około 630 W, czyli o 50 W więcej. Po około 10 minutach wyłączam. Zobaczmy wyniki. Przez te około 10 minut zużyliśmy 76 Wh, czyli 76 tysięcznych kWh. Po przeliczeniu dawałoby to średnio 0,46 kW, ale ze względu na czas te wyliczenia mogą być obarczone dużym błędem. Jeśli klimatyzator będzie dłużej włączony, powinniśmy się spodziewać około 0,58 kWh dla mniejszego nawiewu i około 0,63 kWh dla większego nawiewu. Zakładając, że od lipca ceny energii będą wynosiły od 1,30 zł do 1,40 zł za kWh, koszt godziny używania tego klimatyzatora nie powinien przekroczyć 90 groszy. Jeśli macie pytania, zapraszam do komentowania. Zapraszam także do subskrybowania kanału, a ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.